Macierzanka, jak ja wykorzystać dla zdrowia? Macierzanka, zwana również tymiankiem, jest nie tylko wspaniala przyprawa do miesiąc na uwagę zasługuje również jej liczne właściwości zdrowotne. Sprawdź, jak wykorzystać ja dla zdrowia. Wyciak z macierzanki wyciak z macierzanki jest dobrym lekiem wykrztusnym, wzmaga produkcję sluzu i pobudza ruchy rzesek na blonka dróg oddechowych. Dlatego jest zbawienny przy suchym, meczacym kaszlu. Macierzanka jest szczególnie cennym zielem dla palaczy i chorych na przewlekle niezyty oskrzeli, bo bardzo skutecznie pomaga oczyścić drogi oddechowe i działa na nie nieodkazajaco. Napar z macierzanki, silne właściwości bakteriobójcze, ściagajace i przeciwzapalne naparu z macierzanki. Czynia z niego bardzo skuteczny środek polecany do okladów na zranienia skóry, wrzody i oparzenia. Jest też bardzo pomocny do przemywania skóry tradzikowej i miejsc po ukaszeniach przez owady. Naparem warto również splukiwać głowę po umyciu włosów, działa od kaza jaco przy lojotoku i grzybicy skóry glowy. Napar z macierzanki działa-działa też wzmacnia jaco, stymuluje uklad nerwowy. Pobudza pracę serca, dlatego kapiele z dodatkiem na parusa polecane dla osób przemęczonych, oslabionych po chorobie, wyczerpanych nerwowo. Napar z macierzanki, lekarstwo na ból brzucha, picie naparu jest doskonałym lekiem na bóle brzucha, niezydzolatka spowodowany niedokwasnością, wzdecia. Dzięki wysokiej zawartości olejku eterycznego i garbników macierzanka pobudza wydzielanie soków trawiennych, korzystnie wpływa na pracę watroby, zapobiega zbyt szybkiemu rozwojowi bakterii i nadmiernej fermentacji w przewodzie pokarmowym, działa wiatropednie. Ma też silne właściwości spazmolityczne i przeciwzapalne, które są pomocne przy bolesnych miesiączkach, bólach głowy. A nawet migrenie. Działanie odkazajace, bakteriobójcze i ściagajace tymianku czyni z niego bardzo skuteczny środek zalecany do plukania ust i gardla w razie infekcji wyścielających jeblą sluzowych. Napar z macierzanki dobrze sprawdza się także do nasiadówek i przemywania okolic intymnych w razie świadu i uplawów.